życie, droga, którą mam do przejścia. Zakładam buty i idę. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka. W plecaku mam swoje doświadczenia, przeżycia, wiele bólu i cierpienia, ale też dobra i miłości. Dzisiaj korzystam z tego, co posiadam. Nie rozpamiętuję przeszłości. Staram się iść przed siebie, bez pośpiechu. Idę, zastanawiam się, jaki jest sens mojego istnienia. Często się rozglądam, podziwiam piękne widoki, spotykam różnych ludzi. Rozmawiam, poznaję, idziemy razem po mojej drodze życia. Jedni zostają na niej przez chwilę, drudzy zostają dłużej. Bo przecież każdy ma swoją drogę do przejścia. Każdy napotkany człowiek czegoś mnie uczy, zostawia ślad w moim sercu. Dochodzę do celu, ale wiem, że to nie jest jeszcze koniec, że muszę iść dalej, nie dlatego, że ktoś mi każe, tylko dlatego, że tak czuję. W głębi swojej duszy czuję wolność. Nauczyłam się, że warto usiąść, zastanowić się, co dalej. W którą stronę iść na rozwidleniu dróg? Jestem wolnym człowiekiem. Mogę spacerować po tych górach, otaczać się wspaniałymi ludźmi. Minął lęk. Mogę oddychać i czerpać radość z życia. Moja droga jest piękna. Zdarza się, że stąpam po bardzo cienkim lodzie. Czasami jest naprawdę ciężko. Napotykam na różne przeciwności losu. Nawet spadnie mi czapka z głowy. Ale to nic, zakładam ją i idę dalej. Niektórzy ludzie rzucają mi kłody pod nogi, ale to wszystko jest do przejścia. Dzięki temu jestem silniejsza. Czy deszcz, czy słońce, przed siebie idę ciągle. Życie to cud.